Blok Ekipa. Na pewno każdy z Was choć raz słyszał o twórczości Bartosza Walaszka. Jest to jeden z najbardziej popularnych seriali animowanych w Polsce, tworzony przez zespół Git Produkcja. Pierwszy odcinek Blok Ekipy został opublikowany 10 czerwca 2013 roku. Oznacza to, że w tym roku mamy już 10-lecie serialu. Pewnie jesteście ciekawi, co tak naprawdę zmieniło się przez te 10 lat, co sprawia, że Blok Ekipa nadal potrafi przyciągać niejednego widza do oglądania. W ciągu jednej dekady powstało około 270 odcinków. W dzisiejszym filmie przypomnijmy sobie, od czego się tak naprawdę zaczęło i co sprawiło, że Blok Ekipy ogląda się przyjemnie. Zapraszam. W pierwszym odcinku Blok Ekipy twórca przedstawia trzech ziomeczków z Grochowa siedzących kulturalnie na ławeczce popijając piwerko. W dalszej części odcinka na świat przychodzi córka Wojtasa. Po tym fakcie Wojtas idzie zapalić papierosa, po czym ktoś niespodziewanie kradnie mu szerszenia. Na szczęście to był tylko sen i pod koniec pierwszego odcinka cała ekipa przebywa w mieszkaniu. Walu! Ty masz gumy? Abo! W następnych odcinkach mamy sytuację, gdzie Spacen po raz pierwszy wypowiada słynną przyśpiewkę w walce z randomowym ziomeczkiem. Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy, to ch**, Niestety on po raz pierwszy w serialu zostaje znokautowany i po chwili Wojtas zabiera swoich ziomeczków na stadion, gdzie Spacen robi zadymę. Pynocha z Warszawy! Tylko Legiunia! Pewnego wieczoru ziomeczki zaczepiają randoma na ulicy. Niestety, jak się okazuje, są zmuszeni pojechać do Króla Metalu, aby przeprosić za swoje czyny, po czym dochodzi do walki między hip-hopem a metalem. Lecz zakończyła się remisem po tym, jak pojawił się Król Disco Polo. Dobra, Marcin, wystarczy, ścisanej. W 10 odcinku Blok Ekipy Valo, który jeszcze miał za kola, otrzymuje pierwszy mandat od Straży Miejskiej za nielegalny handel na ulicy. Dochodzi również do pierwszego konfliktu między Spacenem a ekipą, który wyrzuca swoich ziomeczków z klubu podczas pierwszej randki. Klamusie, Mason to boli! Mason, puszczaj, bo ci jebny, no dres mi rozciągniesz! Po chwili on sam zostaje wyrzucony przez innego kolesia i przeprasza swoich ziomków. Ziomeczki. Przepraszam. Warto wspomnieć jeszcze o istotnym fakcie, takim, że serial nawiązuje do kilku popularnych postaci. Na przykład do Marcina Prokopa, który ukazuje nam się w odcinku 8, czy do Kury z 13 odcinka, gdzie później dochodzi do strzelaniny. W 16 odcinku Blok Ekipy, ziomeczki, podczas wywoływania duchów pojawia się duch kapitana Bomby, który prawdopodobnie już nie żył. Nie ma czasu na wyjaśnienia, tępy chuje! Który tu dowodzi? I w kolejnym odcinku zostają przyprowadzeni do piekła. Pod koniec odcinka dochodzi do walki Spacena z serialowym bonusem BGC. Lecimy tutaj, kurwa! W 21 odcinku dowiadujemy się, że Varo pracuje jako mechanik w warsztacie samochodowym i jego głównym zadaniem jest przekręcanie licznika. Niestety Varo rozbija golfa, a późnym wieczorem rozbija również szerszenia Wojtasa o fotoradar, żeby usunąć dowody. Części ziomeczki odzyskują poloneza, który później przychodzi drobną modernizację w warsztacie. Gdyby nie to, że to ty go wcześniej rozpieprzyłeś, to bym ci podziękował. Piękny. W odcinku 23 debiutuje serialowy Wiesław Paleta, który na samym starcie zaśmierca sypialnię przez to, że znowu zjadł za dużo mielonych. Dochodzi również do spiny między Paletą a ziomeczkami, którzy niszczą mu samochód, po czym otrzymują mandat od Straży Miejskiej. Mariusz, ile to będzie razem? Równiutko 2 miliardy złotych. A nie, czekaj, razy wciskałem. 1000. Koniec odcinka okazuje się, że ziomeczki zemścili się na Palecie. W odcinku 29 po raz pierwszy zobaczyliśmy majstera zawodowego, pana Wiesia, który po swojemu naprawia windę, aby wypuścić chłopaków z Ursynowa na ustawkę z ziomeczkami. Z windą jest jak z babą. Raz w miesiącu każda nieczynna. I wtedy zasuwasz na ręcznym. Znaczy po schodach. Kilka odcinków później debiutuje serialowy Bastian Obsztyfity Kultykiewicz. Tak, wiem, za długie nazwisko. Znany jako Rudy Konfident, który lubi donosić na wszystkich, którzy łamią prawo.
A co tu się wyabia? Po raz pierwszy donosi na ziomeczków, którzy palili trawkę przy ławeczce, lecz na szczęście Waro w ostatniej chwili pozbył się towaru i udało im się przechytrzyć policję. W zemście ziomeczki chcą posmarować samochód Rudego kupą, ale później przez głupi żart Wojtasa Spejson zjada kupę, tak jak to było za dzieciaka, gdzie Spejson tłumaczył, że to był tylko batonik. Puchacki, co tam masz w ręce? Batonik. Pokaż! Źle was oceniłem, chłopcy. Przepraszam. W odcinku 41 poznajemy Solaris i Wilson stojące na parkingu. Solaris po wyjściu ze solarium spotyka Spacona, który mu zdradza, dlaczego ten musi robić remont w łazience. Po tym fakcie po raz kolejny dochodzi do spiny między ziomeczkami, ale Wojtas na szczęście załagodził sytuację. Solaris zrobi teraz gratis. W następnym odcinku poznajemy Cieśraka, który razem ze Spaconem rywalizują o to, kto jest najsilniejszy na rejonie. Nice, kurwa, raz, dwa, trzy! Później dochodzi do ustawki między Spaconem a Cieśrakiem. Jak się okazuje, Spacon zwycięża. No, Spacon, szacun! Dzisiaj masz gratis! W odcinku 47 Spacon nareszcie zdał egzamin na prawo jazdy za 9 razem. Nagrodę dostaje kaszlaka od ciotki. Waro i Wojtas wyśmiewają się ze Spacona, ale później spotykają się z Peruno. W 49 odcinku poznajemy ojca Rudego, który wyznaje swojemu synowi, żeby nie donosił na ludzi. A pamiętaj się, synu, zanim będzie za późno. Tato, kurczę! Po tym wszystkim Rudy przefarbował się na czarno i przez tydzień trzymał się z ziomeczkami do momentu, kiedy pojawiły mu się rude odrosty. Musisz se znowu łeb zafarbować, bo ci się ryże odrosty robią. Pod koniec odcinka Rudy znowu donosi na ziomeczków. W odcinku 54 Solaris zostawia u ziomeczków swojego syna. Pod koniec odcinka, kiedy Solaris wraca ze solarium, domyśla się, kto może być ojcem tego dziecka. Kurwa, ja dwa odcinki później ziomeczki jadą do Cialisa w celu spotkania z Królową Ziemi. Kiedy do ziomeczków przyjeżdża Królowa Ziemi, okazuje się, że to siostra Wojtasa. Ty kogo ty przyprowadziłeś? Miała być Królowa Ziemi, a nie siorka Wojtasa! W odcinku 65 próbie Speruna właściciele organizują amatorską galę MMA grochów, gdzie po raz kolejny dochodzi do walki między Spaconem a Cieśrakiem, tym razem na ringu. Cieśrak nokautuje Spacona jednym uderzeniem, lecz skończyło się to jego dyskwalifikacją za nieregulaminowe rękawice ze żwirem. Pan Wiesio nie wytrzymuje i zaczyna bić Cieśraka po dupie. Dyskwalifikacja! Nieregulaminowe rękawice! Jednocześnie Spacon po latach dowiaduje się, kto jest jego ojcem. Tata? W odcinku 68 matka Spacona wzywa pana Wiesia, czyli ojca Spacona, i ponownie robi remont w łazience. Spacon za wszelką cenę chce, żeby jego rodzice się pogodzili, lecz niestety skończyło się na tym, jak pan Wiesio przypadkowo zniszczył kaszlak. W odcinku 70 Cieśrak i Solaris biorą razem ślub w celu uniknięcia alimentów Cieśraka. Oraz, że ci nie opuszczę aż do... Panie Wieszu! No co jest, kur... Kilka dni po ślubie Cieśrak odcina się od ziomeczków i zaczyna zdawać sobie sprawę, że musi się zająć swoim dzieckiem. Po jakimś czasie Cieśrak dostaje załamania nerwowego i wraca na rejon, przy okazji wklepać Spaconowi. Następnym razem, frajerze, jak przyjmujesz wyzwanie na solo, to się bij, albo przynajmniej gardę trzymaj, a nie głupkowa, to się śmiejesz. Nara lamusy. Spacon, żyjesz? Nie no, żyje, przecież oddycha. O, rusza się. Jednego wieczoru Cieśrak włamuje się do sklepu i kradnie piwerko, lecz zostaje przyłapany przez Rudego. Kiedy dochodzi do sprzeczki pomiędzy nimi, pojawia się Ziółek, który kilka lat wcześniej namówił Cieśraka, aby wyrzucił kibel przez okno w szkole. Wywal kibel przez okno? A co, nie wywalę? Nie no, kurwa, że się kibel przez okno to trochę przesada, nie? Ha, mówiłem! Leść normalny. Klasy, a na cenzurce ocen przynajmniej dostatecznych. A teraz oddaję głos pani Topolskiej. Jak się okazuje, panowie zatopili topór wojenny i wklepali Rudemu. Cieśrak namawia Ziółka, aby poprowadził jego samochód po pijaku, po czym potrącił Rudego na pasach i został aresztowany. Cała akcja kończy się w szpitalu, po czym Rudy znowu dostaje lepę od Cieśraka za skradzione piwerko. W
odcinku 77 ziomeczki udają się do piwnicy numer 57, gdzie o mało nie doszło do tragedii i cała trójka ucieka z bloku. Jak się okazuje, właścicielami piwnicy 57 są Cieślak i Stulej, którzy razem przechowują plantację marihuany. Stulej, załóż maskę. W odcinku 79 Spaceon zostaje wyśmiewany przez ziomeczków za to, że jest prawiczkiem. Puchacki nie wytrzymuje presji i zamawia napaloną laseczkę do speluna. To co mała? Może drinko? W odcinku 87 Cieślak wybiera się na melanż u Dzikiego, gdzie dochodzi do jego zdrady z Łysą. Solaris przyłapuje ich na gorącym uczynku i planuje rozwód. Lepiej szukaj dodatkowej roboty! Ten rozwód będzie cię dużo kosztował. W odcinku Złomiarzy Wojtas o mały włos nie traci poloneza i w ostatniej chwili udało mu się wyjechać ze zgniatarki. W odcinku 90 poznajemy ciotkę Spacona, która przyleciała z Ameryki. Spaceon dostaje od ciotki majątek, lecz jako kibic Legii zaczyna być w wielkim szoku po tym, co ciotka mu wyznała na temat klubu. Nie potrzebujemy łaski Polonii. W odcinku Podglądaczy znowu ukazuje nam się Marcin Prokop, lecz między nim a Wojtasem dochodzi do bójki po tym, jak spotkał się z jego siostrą. I raz się zastanowisz, zanim podskoczysz do kogoś dwa razy wyższego. Dobra, spadam, bo mi przez tego frejera ochota przeszła. A stówka, do zwrotu! W odcinku 92 Łysa pod stepem zaciąga Cieślaka do łóżka ze Solaris w celu zrobienia sobie kolejnego dziecka, aby dokonać zemsty na Cieślaku za zdradę. Nie! W końcu jesteśmy w odcinku setnym. To właśnie z tej okazji pan Bartosz Walaszek zrobił świąteczny odcinek, gdzie ziomeczki spędzają Wigilię w klubie Speluno. Dochodzi również do zadymy między policją a Rudem, który bez świadomości upija się. O, ty widziałeś, Mariusz? No i doigrałeś się, idzie z nami. No pewnie pocałujcie pajace, puść mnie, dzwonię do prokuratury, ja pierdolę! W odcinku 102 klub Speluno organizuje drugą galę MMA Grochów, na której Cieślak tym razem przed swoją walką z Kołaciną upija się. Cieślak się zżyga i upada na batę. W walce finałowej dochodzi do starcia między Spaceonem a Kołaciną. Na początku Spaceon się obsrał i ucieka przed nim, ale ostatecznie załączył mu się agresor i pokonuje swojego oponenta. Później w odcinku 107 Solaris rodzi kolejne dziecko, tym razem dziewczynkę. Do porodu doszło na stacji benzynowej, na której Jessica Cieślak będzie miała paliwo za darmo w każdy weekend wypadający 29 lutego. W odcinku 109 nad Wisłą dochodzi do próby samobójczej Wiesława Palety, który ma dość mielonych od swojej żony. Na szczęście ziomeczki w ostatniej chwili ratują Paletę i dochodzi do zgody między nimi. W ostatniej chwili. Dziękuję, chłopcy. Nie wiem, co mi do głowy strzeliło. Chyba ta woda. W odcinku 113 poznajemy ojca Waldemara Walasika, Czesława, który z zawodu jest śmieciarzem. Dochodzi również do starcia między śmieciarzami a szampiarzami. Walo tłumaczy ziomeczkom, że kiedyś jego ojciec był komandosem, lecz musiał zrezygnować, ponieważ zmagał się z bólem kręgosłupa. Kiedyś był komandosem, tylko ten... musiał zmienić zawód, bo go ten... kręgosłup bolał od karabinu. W odcinku 116 ziomeczki jadą na wakacje na Mazury. Podczas urlopu dochodzi do konfrontacji między nimi a ziomeczkami z klubu Arka Gdynia. Dochodzi do ustawki między nimi, lecz zakończyła się remisem po tym, jak przyjechała policja. Prosim do aresztu za bójkę i zdemolowanie ośrodka. W odcinku 123 ziomeczki ponownie spotykają się z Wiesławem Paletą i sprzedają mu środki odurzające, żeby zemścił się na Halince za zrobienie mielonych. Niestety zemsta okazuje się nieudana i on sam zażywa tabletki, po czym zaśmierdza cały Grochów. Matko, jaki smród, chłopie, już pół biedy, że sobie z ptakiem na wierzchu śmigasz. To by upomnienie wystarczyło, ale tak zagazować całe rondo... W odcinku 127 następuje zmiana ról w ekipie. Spaceon zostaje kierowcą szerszenia, a Wojtas fighterem. Lesie, Wojtas, mięśnie, Spaceon, prawda?
prawo jazdy and polonez. Lecz jak sami możemy zauważyć, do fightera u Fojtasa jeszcze daleka droga. Niestety w odcinku 128 podczas wypadku pana Wiesia Szerszeń zostaje zniszczony poprzez jego upadek. Będziemy za to tęsknić. Ziomeczki nie mogą się pochodzić ze stratą poloneza, który występował przez niecałe 5 lat w blok ekipie. Od tamtego czasu Spaceon posiada kartę miejską, a Wojtas zapisuje się na zajęcia Muay Thai, które jak zwykle skończyło się na tym, że dostał lepę tym razem od trenera. Sirena policyjna! Nie wiem jak wy, ale ja stąd spierdzielam! No, tak jak mówiłem, zaczyna bredzić. Później ziomeczki odnajdują zaginione pieniądze. Od tamtego czasu ich życie zmieniło się o 180 stopni. Wojtas nareszcie kupił nowy samochód Bawarę. Spaceon kupuje elegancki dresik Avalopsa o imieniu Cieśra. W odcinku 148 Spaceon spotyka swojego dawnego kuzyna Lodołamacza. Niestety zanim się poznali, doszło do spiny między kuzynami. Chłopaki umawiają się na ustawkę przed klubem, lecz niestety Spaceon przegrywa pojedynek z łamaną twarzą. Najpierw musimy opić spotkanie! Odcinek 150 przedstawia ojczyma Spaceona, który planuje wziąć ślub z jego matką. Ziomeczki pod stepem zaciągają Zygmunta do klubu Speluno i upijają go. Podczas rozmowy ze Spaceonem wynika, że ojczym tak naprawdę żeni się dla pieniędzy i mieszkania. Całą rozmowę nagrywa Wojtas Puczyk. Podczas ślubu cała prawda wychodzi na jaw. Jak się okazuje, pan Wiesio wraca do swojej byłej i ponownie są w związku małżeńskim. No to jak, Grażynka? Dasz mi jeszcze jedną szansę? Obym tego nie żałowała. Tak. Coś ze mną jest nie tak. Czy ty jesteś po... Trzy odcinki później poznajemy Budę, dawnego wroga Spacona, który został przez niego pobity. Spaceon postanowił się zemścić i razem z ziomeczkami napadają na Budę. Pod koniec odcinka okazuje się, że Buda jest z policji. Jestem w policji i macie przejebane. W odcinku 169 ziomeczki dowiadują się, że po Grochowie krąży człowiek, który krzywdzi dzieci ze szkoły. Walu przebiera się za dziewczynkę i... Wojtas, widziałeś typa? Czekaj, weź mi powiedz coś smutnego, bo się zaraz sfajdam ze śmiechu. Cieślak bierze więcej na klatę. Ej, no bez takich. I razem z ziomeczkami organizują prowokację. W odcinku 176 Solaris organizuje urodziny dla ziomeczków na statku. Podczas urodzin ziomeczki kradną statek i odpływają od brzegu. Całą sytuację widzi Rudy, który jak zwykle donosi. Bać, bo użyję paralizatora! Nie naciskaj w wodzie, idioto! W odcinku Strali Baba Wojtas zamawia kebsa z najostrzejszym sosem i robi zakład z ziomeczkami. Wojtas przegrywa zakład i zapuszcza włosy oraz przefarbuje się na rudo. Pod wpływem nowego wizerunku Wojtas zaczyna sam donosić na swoich ziomeczków. Na szczęście pod koniec odcinka farba mu spływa w deszczu i powraca jako normalny Wojtas. Zakończenie prędkości! Przejazd na czerwonym! Kraksa! Przecież to trzeba zgłosić! Dzwonię na policję! W odcinku 185 dochodzi do zaginięcia pieska Wala. Walo przez kilka dni go szuka, ale później napada na niego cieślak, lecz nie jego pies, tylko wróg ziomeczków. W ostatniej chwili pies ratuje swojego właściciela, trzymając cieślaka za jaja. W odcinku 186 i 187 Spaceon bierze udział w organizacji Siła Grochowa, która ma za zadanie zweryfikować siłę zawodników. Wam to na sucho. W odcinku 193 pan Wiesio zostaje aresztowany za kradzież rowera. Na szczęście ziomeczki uwalniają Wiesia i w zamian aresztowany zostaje cieślak. No to teraz się doigraliście. Cieślarski po jakimś czasie zostaje uwolniony z więzienia i w zemście napada na ziomeczków. Ziomeczki po wyjściu ze szpitala planują zemstę na cieślaku i chcą go porwać nad Wisłę, lecz zemsta okazuje się nieudana, ponieważ zamiast cieślaka dorwali ziółka. Macie... jebany. Trzy lata temu odbyła się premiera 200 odcinka Na tropach mety, który trwa 23 minuty. W tym odcinku mogliśmy ponownie zobaczyć starego Szerszenia Wojtasa w formie taksówki. Ziomeczki kupują browary za fałszywy banknot 100 zł. Później jadą pod klub, gdzie doszło do tragedii. Okazuje się, że sprawcą zamieszania jest Luta, który podrabia banknoty.
Pod koniec odcinka dochodzi do bójki między ziomeczkami i znajdują mongolską metę. W odcinku 206 Waru postanawia rzucać palenie, aby zaoszczędzić hajs. Waru zaczyna świrować i pomiędzy nim a Wojtasem dochodzi do zadymy. W odcinku 216 zgodzi kradnie bawery Wojtasowi. Na szczęście ziomeczkom udało się odzyskać bawery, lecz pod koniec odcinka stało się to. W odcinku 217 Spejson podczas zażywania sterydów nagle traci masę. Okazuje się, że zamówił złotnisko metę i dlatego się tak skurczył. Waru zamawia mu metę przez internet, po której Spejson stał się większy niż kiedykolwiek. Sorry mordy, się tak długo, ale musiałem iść po schodach, bo do windy się nie zmieściłem. W odcinku 220 Wojtas straci prawo jazdy za przekroczenie prędkości. Podczas jego zatrzymania Waru zaczyna świrować i driftuje na parkingu, a Spejson niszczy mu opony. Wojtas postanowił zaryzykować i zaczyna prowadzić bawarę bez prawka. Później ziomeczki jadą na warszawski Ursynów i trafiają na górkę Kopacwina. Kiedy starszy mieszkaniec wyznaje im, co się pod górką znajduje, ziomeczki postanawiają sprawdzić i idą tunelem aż do dupy dinozaura. Następnie ziomeczki udają się do bursztynowej komnaty i zabierają cały majątek, aż tu nagle zostają przyłapani przez generała. Ani kroku dalej! Okazuje się, że to była faza i ziomeczki budzą się bezpiecznie na placu. Aż tu nagle Spejson wyciąga kryształ z bursztynowej komnaty. Pewnego razu Waro przez żart Spejsona i Wojtasa zostaje zamknięty w bagażniku innego samochodu i zostaje przewieziony do Krakowa przez kibiców Wisły. Waro zaczyna mieć problemy i ucieka przed chuliganami. Później Warasik trafia do kryjówki, gdzie spotyka Fagota i przy okazji wyznaje mu, że jego zespół muzyczny upadł. Bracia, niech cię ręka boska broni wymówić imię tego zdrajcy. Odkąd poszedł na studia, nie ma już zespołu. Waro przez własną głupotę zaprowadza kibiców Wisły oraz Krakowie i pomiędzy nimi dochodzi do surowy. Pod koniec odcinka Waro i Fagot zostają uratowani przez Wojtasa i jadą do domu. W odcinku 228 Rudy zmienia się w chuligana i zaczyna robić zadymę z policją. Rudy zaczyna straszyć ziomeczków na Grochowie i podczas starcia dochodzi do konfrontacji między nim a Spejsonem. Nagle Rudy upada pod drzewem i zmienia się ponownie w konfidenta, po czym trafia do celi z kamerzystą. Później Cieślak ponownie organizuje zemstę na ziomeczków i porwał Wala. Ziomeczki odnajdują go, nie mogą się powstrzymać ze śmiechu. W odcinku 236 Spejson zrywa znajomość z ziomeczkami po tym, jak go upokorzyli na melanżu. Koniec sztamy! Po jakimś czasie Spejson wybacza ziomeczkom i wraca do góry. Spejson, mordo, wróciłeś! A, bo już nie mogłem patrzeć, jak ciągle po ryjach dostajesz. Pewnego wieczoru ziomeczki przechodzą na melanż i zalewają się w trupa. Lecz następnego dnia okazuje się, że Waro wylądował w łóżku z Cieślakiem. Cieślak nie wytrzymuje i porwał Wala do Poznania. Cieślak upija Wala, przez co dochodzi do awantury z kibicami Lecha. Na szczęście ziomeczki ratują Wala, a Cieślak sam zostaje popity przez poznańskich ziomeczków. W odcinku 258 podczas melanżu u Spejsona Wojtas wypija strzał Amora, przez co zakochuje się w Halince. Po chwili Wojtas przychodzi do mieszkania Paletowej, a ziomeczki zaczynają być w szoku. Dobry, a co ty tu na moim piętrze robisz? U mnie byłeś? Tak, tak, pukałem pana żonę. A to dobre, żartownik się znalazł. Okazuje się jednak, że Wojtas udawał zakochanego w staruszce i wkręca ziomeczków. W odcinku 268 Cialis wypuszcza cringe'owy singiel. Szobidobi łobodo! Łobodo, kurna! Po którym ziomeczki dostają padaczki na 30 minut. W ostatnich odcinkach ziomeczki włamują się do wulkanizacji i kradną opony. Okazuje się, że Wojtasowi ktoś ukradł fergi. A kurde, nie wierzę!
tak właśnie kończy się 10-letnia historia Blok Ekipy. Mam nadzieję, że dobrze wam się oglądało oraz czekamy, co tym razem Blok Ekipa nam dostarczy przez następne 10 lat, o ile pan Walaszek nie zrezygnuje z tworzenia tego dzieła.